13, a projekt numer 13 to jest wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki. Wyraźnie tutaj w paragrafie pierwszym wyraźnie zgodę na rozwiązanie spółki zakładu komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą i wyższym. Do spółki siedziby jedna. W takim razie pana burmistrza proszę o wyjaśnienie. Sprawa nie jest taka prosta, jakby się wydawało, ale też pewnie w większości radnym już znana. To jest sprawa zakładu usług komunalnych. W zasadzie problemy spółki rozpoczęły się wraz z rewolucją śmieciową i wówczas tak naprawdę już trzeba było się zastanawiać nad tym, w którym kierunku ZUK powinien podążać, ponieważ jesteśmy udziałowcami w jednym z większych spółce. Ja już od początku tej kadencji spotkałem się dwukrotnie z panem prezesem Kozoniem i z największymi udziałowcami. I dlaczego tak pilnie potrzebna jest ta uchwała? W tej chwili pan naczelnik Markowski przygotował mi takie zestawienie, które no jest bardzo profesjonalnie zrobione, świetnie i można powiedzieć pokazuje tak naprawdę sytuację ZUK-u. To jest między innymi portfel zamówień, jaki w naszej gminie, w naszym mieście mógłby ZUK, co mógłby ZUK zrealizować. Większość zamówień jest, znaczy jakby perspektywa ewentualnych zamówień to jest wielomiesięczna. Czyli tak naprawdę w tej chwili ZUK generuje straty i nie ma perspektywy na to, żeby miał jakiekolwiek zamówienia komunalne. To wszystko, co ZUK robi doraźnie, czyli jakieś tam małe zlecenia, te koszenie pobocze i tak dalej, to są sprawy, które tak naprawdę powinny być poboczną działalnością spółki. Spółka była nastawiona na sprzątanie i wywóz odpadów. W tej chwili ani jednego, ani drugiego, jak wiecie Państwo, nie realizuje, nawet w ramach podwykonawstwa dla komend. Więc termin jest taki dosyć mocno wycelowany w tej chwili, bo jeżeli Rada podejmie, znaczy inaczej, Rada musi podjąć taką uchwałę, żebym ja mógł w ogóle cokolwiek na zgromadzeniu wspólników zrobić. Natomiast termin grudniowy jest na tyle ważny, że jeżeli by był ogłoszony termin tego zgromadzenia wspólników, to akurat trafiamy 31 grudnia, czyli na koniec roku, kiedy i tak będzie trzeba zrobić bilans w spółce, tak? Gdybyśmy wyszli poza 31 grudnia, to byśmy trafili w nowy rok i to by były zbędne już takie działania. Natomiast ta decyzja ostateczna zostanie podjęta na zgromadzeniu wspólników. Ja tu informuję, jakie są sytuacje w tej chwili, jakie są perspektywy dla spółki, która się nazywa Zakład Usług Komunalnych. Nie wiem, czy Państwo potrzebujecie jeszcze jakichś większych wyjaśnień, bo to naprawdę nie ma sensu. Jakby w tej chwili nie ma sensu odwlekać tej decyzji, bo nic tam nowego się nie pojawi w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Decyzję muszą podjąć wspólnicy w zasadzie natychmiast, chociaż jakby tu jednolitego stanowiska nie ma. Oczywiście niektórzy wspólnicy są zdania, że spółka powinna istnieć. Co do budowania spółki komunalnej od nowa, to nie wiem, czy dzisiaj takie deklaracje w ogóle są zasadne. Trzeba by było sprawę przeanalizować, bo oczywiście taka spółka ze 100% miejska, tak ją nazwijmy, miałaby szansę na takie zlecenia wewnętrzne, mogłaby istnieć, ale to oczywiście zawsze jest sprawa, jeżeli patrzymy na to ekonomicznie, droższa. Natomiast tu pan Jacek Markowski przygotował mi taką analizę SWOT, nazwijmy to, rozwiązań, no i trudno się z nimi nie zgodzić. No, najgorsze jakby perspektywą jest to, że jednak 16 osób w tej chwili zatrudnionych straci pracę. To jest jakby ta najgorsza strona tego wszystkiego. Natomiast trzeba zdawać sobie również z tego sprawę, że w tej chwili tak naprawdę Zakład Usług Komunalnych nie świadczy żadnych usług. Czyli no, bądź jakieś szczątkowe. Więc sytuacja jest bardzo trudna i uważam, że to jest moje osobiste zdanie. Ta sprawa zabrnęła już za daleko. Ponieważ jak przypominacie sobie Państwo, ci, którzy byli w poprzedniej kadencji, były różne warianty nawet nam prezentowane, ale już wtedy to było późno. Tak? Natomiast w tej chwili to jest jakieś pół roku po tych wariantach. Więc, tak, tam sobie wspólnicy dali czas do rozstrzygnięcia przetargu śmieciowego, tak to nazwijmy, do podjęcia decyzji, ale to już rozstrzygnięcie znane. Na 3 lata została podpisana umowa z innym wykonawcą, notabene z wykonawcą, który nie bierze pod wykonawstwa. Czyli tak naprawdę ten sektor śmieciowy, nazwijmy to, dla tej spółki, która specjalizowała się w tym już w zasadzie na 3 lata, przynajmniej tutaj, na naszym terenie, ale w 2 sektorach, węgorzeskim, nazwijmy to, północnym, południowym, w zasadzie nie istnieje.
Sprzątanie kończy się chyba w maju, tak? W maju. I pojawia się nowy przetarg, ale po analizie wszystkich wcześniejszych postępowań wychodzi, że niestety oferta zakładów komunalnych zawsze była dużo, dużo wyższa. Więc perspektywa czekania do pół roku i powiedzmy przekonania się, czy w tym momencie jest szansa na to, żeby zakład komunalny wygrał jakikolwiek przetarg, też jest taką, no, wielkim znakiem zapytania. Czyli decyzje muszą zapaść, moim zdaniem robić, muszą zapaść szybko, czyli jeszcze najlepiej w tym roku, czyli w grudniu. A co do dalszych losów, no to będziemy, myślę, dyskutować, czy powołujemy spółkę miejską stuprocentową i wtedy mamy większe możliwości, czy, ale pamiętajmy, że to są koszty. Czy jednak, no, ZUK może jednak jakiś inny profil działalności obejmie, czy my kupimy udziały, czy odsprzedamy. Naprawdę ciężko w tej chwili cokolwiek mówić. Dzisiaj jest potrzebna po prostu jakby umocowanie rady dla burmistrza do zajmowania stanowiska na zgromadzeniu wspólników. Dobrze, dziękuję bardzo burmistrzowi. Pani Maria z Opielu. Dziękuję. Ja mam pytanie, co z ludźmi? Ile jest ludzi do spełnienia? 16 osób. 16 osób. Dziękuję. Pani Rady Wyczyński. Ja chciałem spytać, jakie konsekwencje finansowe dla miasta niesie rozwiązanie tej spółki i co się będzie działo, jeżeli nie wyrazimy zgody. Czy rozwiązanie i tak może nastąpić, czy na moment głos decydujący? To znaczy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o konsekwencje finansowe spółki. Strata spółki za 11 miesięcy w tym roku wyniosła 1 244 141 zł. Średnio miesięcznie strata ta wynosi około 100 tysięcy złotych przy utrzymaniu istniejącego stanu, to znaczy jeżeli dalej spółka nie rozwinie portfelu zamówień, nie pozyska nowych zamówień, nie przebranżowi się. Aktualnie sytuacja finansowa spółki paradoksalnie jest dobra, ponieważ na kapitale podstawowym jest 668 tysięcy, na kapitale rezerwowym 2 533 tysiące i na kapitale zakładowym 121 tysięcy. Więc konsekwencje finansowe, decyzja państwa, czy brak tej decyzji oczywiście niesie bezpośrednie, bo funkcjonowanie dalszej spółki w istniejącym kształcie będzie generowało co miesięczną stratę w wysokości 100 tysięcy złotych. No to, ale to też jest tak, że oczywiście są przepisy kodeksu spółek handlowych, jeżeli tam wysokość kapitału zapasowego i rezerwowego jest taka, to zarząd musi tak wystąpić o upadłość. Jeżeli by tak było, to jeżeli ten trend by był utrzymany, bo tego nie sposób przewidzieć, no to w konsekwencji oczywiście te zasoby finansowe spółki będą uszczuplone. Trzeba oczywiście też pamiętać o zobowiązaniach spółki, ponieważ podstawowe zobowiązanie spółki jest jeszcze kwestia rekultywacji składowiska odpadów, które spółka posiada. Co prawda spółka zarezerwowała środki finansowe na ten cel. Został złożony w ramach Mazowskiego Międzygminnego Związku wniosek o dofinansowanie i prawdopodobnie 85% dofinansowania będzie przyznane w styczniu przyszłego roku. A więc spółka wydatkowałaby na ten cel około tych 200 tysięcy i te 200 tysięcy to jest element nieodzowny, który w spółce powinien być. Także no tyle wstępnie mogę powiedzieć. Jeżeli Państwo mają jakieś szczegółowe pytania, to będę się starał odpowiedzieć, chociaż też oczywiście wszystkich danych ze spółki nie mam, bo nie jestem członkiem rady nadzorczej. Dziękuję panu przewodniczącemu. Radny Zaczewski. O ile dobrze zrozumiałem, pan burmistrz prosi nas o umocowanie Bermud ewentualnie 31 grudnia podjąć działanie zmierzające do rozwiązania spółki. Czy to umocowanie jest konieczne pod względem prawnym, czy to jest tylko tak jakby rozłożenie odpowiedzialności? Ja się nie boję podejmować trudnych decyzji, tylko chciałbym wiedzieć, jak to jest pod względem formalno-prawnym. Bez decyzji Rady nie mogę reprezentować, tak, na zgromadzeniu. A jaka będzie decyzja, to już jest, że tak powiem, moja odpowiedzialność. Tak? To mnie nie obliguje do podjęcia tej decyzji, tylko daje mu możliwość. Tak? Czyli bez tego mogę być tylko widzem. Dziękuję.